ostatnim odcinku Tajemniczego Śląska gościliśmy w Muzeum Miejskim imienia Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. Powodem naszej wizyty była prezentowana tutaj wystawa Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Podczas tej bytności odkryliśmy jednak, iż w Muzeum Miejskim prezentowana jest arcyciekawa wystawa stała, poświęcona historii miasta, na terenie którego muzeum funkcjonuje, a więc Rudy Śląskiej. Co ciekawe, nie jest to wystawa sztampowa, ale przygotowany z najwyższą dbałością o szczegóły przekrój historii Rudy Śląskiej. Dzieje miasta pokazane zostały przez pryzmat rewolucji przemysłowej oraz rozwoju ekonomii. Sprawia to, iż wystawę Czas to pieniądz ogląda się z najwyższą przyjemnością. Pomysł na to, żeby tą przewodnią rolę odegrał Karol Godula, narodził się, można powiedzieć, od zaraz. Bo myśleliśmy, żeby to była wystawa, która nie będzie konkurowała z muzeami ościennymi, a która też będzie coś wnosiła do historii Górnego Śląska. My nie jesteśmy takim muzeum, które ma wszystko, także jak coś było z średniowiecza, no to posiłkowaliśmy się oczywiście muzeami, które mają działy archeologii i samym Muzeum Archeologicznym z Krakowa, gdzie pożyczyliśmy niektóre płacidła, które na wystawie na początku się znajdują. Natomiast sam Gródek Kochłowicki to są wykopaliska tutaj nasze, można powiedzieć, bo pracowników, archeologów z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Natomiast eksponaty już potem przemysłowe, no to są w większości nasze zbiory. Nie ma już tutaj tak dużo współczesnych rzeczy, bo one się jednak zmieniają, starzeją. Dlatego chcieliśmy to tak zrównoważyć eksponatami i one się właśnie pojawiły. Z takich ciekawych to oczywiście dzwon z szybu Franciszek, czy Święta Barbara tutaj na ekspozycji z cechowni kopalni Karol w Orzegowie. Od początku do końca zwiedzanie wystawy to jest minimum półtora godziny i w ciągu tego półtora godziny można przejść dosłownie i w przenośni niemalże całą historię rozwoju cywilizacji na naszym terenie. Opowiadamy o historii miasta, ale w kontekście rozwoju cywilizacji, ekonomii, pieniądza pojawiają się pierwsze zakłady przemysłowe, protoprzemysł, wiadomo, Ruda Śląska, miasto przemysłowe, prawda, przez długie lata i już w średniowieczu od przemysłu zaczęła się historia i archeologia naszego miasta. Później przechodzimy do czasów nowożytnych, wielka rewolucja przemysłowa, wielkie rody arystokratyczne, fenomenalna historia Karola Goduli i jego przybranej spadkobierczyni Joanny, fenomenalna historia, prawda, z ogromnym ładunkiem emocjonalnym. No i XX wiek, prawda, z całą ciężką historią, skomplikowane losy polityczne, czasy komuny, przekształcenia i zakończymy ten spacer w dniu dzisiejszym możliwością spojrzenia na miasto, jakie jest dzisiaj. Jestem przekonany, że dowiemy się tego, że Ruda Śląska jest takim najbardziej typowym chyba ze śląskich miast, taką soczewką, w której koncentrują się losy tego regionu. Położona w samym centrum obszaru przemysłowego, jednocześnie zamyka w sobie wszystkie losy, które ten obszar ukształtowały. Więc zwiedzając wystawę poświęconą Rudzie Śląskiej, możemy dowiedzieć się, jak kształtowały się losy naszej wschodniej części Górnego Śląska. Miasto zostało stworzone dla przemysłu, przez przemysł, więc ekonomia, wszystkie zjawiska ekonomiczne, rynek, giełda, akcje udziałowe, hossa, bessa, to było elementem życia w tym mieście. No, oczywiście nawet tego miasta jeszcze nie było, prawda, bo ono jest konsekwencją tych przemian, ale tak. Opowieść jest dwutorowa. Mówimy o przeszłości tego miejsca, miejscowości, które tu powstały, miasta, które będzie efektem tych przemian, ale w kontekście przemian cywilizacyjnych i ekonomicznych. Wystawę można zwiedzać na wielu poziomach percepcji. Zarówno dzieci mogą się tutaj dobrze bawić, poznając najbardziej podstawowe terminy i zjawiska, zachwycając się bardzo oryginalnymi, nierzadko pięknie zrekonstruowanymi, poddanymi konserwacji eksponatami. Natomiast ci, którzy łakną już bardziej szczegółowej wiedzy, także ją dostaną i to zarówno w zjawiskach ogólnych, jak i w szczególe, typu nie wiem, jakie były losy poszczególnych zakładów, poszczególnych rodów. Wystawa, mimo że ma charakter multimedialny, jest wystawą eksponatową. Jednak dalej przemawiamy tu klasycznie eksponatem, jest kilkaset eksponatów. Ekspozycja się zmienia. Muzeum nastawione jest na stałe poszerzanie kolekcji i nawet dzisiaj wyjątkowo interesujący eksponat trafił do gabloty. Jest to taki puchar, pokal, kielich, który został wręczony w 1912 roku jednemu z sztygarów kopalni Pokój Friedensgrube w Nowym Bytomiu. Także tych eksponatów jest wiele, od geologicznych, przez historyczne, odrobinę archeologii, trochę sztuki. Zachęcam, żeby przyjść, zobaczyć i samemu stwierdzić, co było najciekawsze.
Dla mnie chyba udało się uzyskać, liczę, że zwiedzający to potwierdzają, udało się uzyskać ten efekt, że multimedia komentują oryginały, czyli eksponaty. Bo muzeum to sztuka opowieści snutej za pomocą przedmiotów, prawda? Więc przedmiot jest tutaj najważniejszy, a multimedia tworzą wrażenia, podkładając dźwięk, prowadząc narrację, bo prawda, film wstęp, który wprowadza nas w ekspozycję, opowiada o Karolu Goduli, Joannie. Później postać Karola Goduli będzie się tu przewijała kilkakrotnie w postaci multimedialnej. Multimedia są też dobrym sposobem na prezentowanie tych eksponatów najbardziej wrażliwych, najbardziej delikatnych i często niewielkich, czyli fotografii. Na ekspozycji pokazujemy setki fotografii, których nie moglibyśmy zaprezentować w postaci oryginału, albo byłyby ze względu na swój niewielki rozmiar całkowicie nieczytelne, a ekspozycja multimedialna pozwala dostrzec takie szczegóły, których by w oryginale nie można było dostrzec. Także multimedia u nas komentują oryginały, towarzyszą oryginałom, nie narzucają się jako pierwszoplanowe. Zdarzają się osoby, które przyważą go tam, ja sam mieszkam 40 lat i o tego nie wiedział. Ja nie wiedział, że kole mojej chałupy była taka kopalnia gruba, werki i tak dalej. Także zdarzają się takie przykłady, no bo bardzo często to, co nas otacza, umyka naszej uwadze, prawda? To, co jest w cieniu naszego codziennego życia, pozostaje w cieniu, tak? Nie dostrzegamy tego, nie zwracam uwagi na jego wartość. To, co jest oryginalne, egzotyczne, gdzieś dalej, budzi nasze większe zainteresowanie niż to, co na co dzień nam towarzyszy. Także bardzo często mamy takie sytuacje zwiedzających Rudzian, którzy mówią, że dzięki tej czy innej pamiątce, fotografii dostrzegli wartość tego, co im towarzyszy, albo co pamiętają z dzieciństwa, a już dzisiaj nie istnieje, prawda? Wystawę Czas to pieniądz. Historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie miasta Ruda Śląska zwiedzać możemy w niedzielę oraz od wtorku do piątku w godzinach pracy muzeum. Warto ją odwiedzić chociażby dlatego, aby zobaczyć, jak zmienił się region, w którym wszyscy żyjemy.